Tytuł kursu: Przepisy, elementy prawa cywilnego i prawa pracy. Moduł: Część szczególna zobowiązań umowy. Temat: Zasada swobody umów. W obrocie handlowym coraz częściej spotyka się umowy nienazwane, czyli takie, które nie posiadają szczególnej regulacji w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że w przypadku tego typu umów nie istnieje ścisła grupa przepisów określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Zainteresowani mogą samodzielnie kreować treść takiej umowy w sposób najpełniej odpowiadający ich celom, przedmiotowi umowy oraz uzgodnieniom wypracowanym w toku negocjacji. W czym mogę Pani pomóc? Pani mecenasie, jestem po negocjacjach handlowych przed zawarciem umowy. Czytałam trochę o umowach i w tekście powtarza się fragment o zasadzie swobody umów. Co to właściwie jest? Podstawą do konstruowania i zawierania tego typu umów jest zasada swobody umów, która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Regulacja ta umożliwia tworzenie nietypowych umów, niepodobnych do tych określonych w kodeksie cywilnym oraz innych ustawach, umowy nazwane, lub też dokonywanie w nich pewnych modyfikacji, dostosowujących je do specyficznych okoliczności, w jakich znajdują się strony umowy. Czy to oznacza, że mogę zawrzeć dowolną umowę z kim chcę? Co do zasady, tak. Istotne jest, aby pamiętać, że umowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, naturą stosunku i zasadami współżycia społecznego. Dlaczego należy tak starannie przeanalizować treść umowy przed jej zawarciem? Dokładne i czytelne ułożenie na piśmie stosunku prawnego ma istotny wpływ, szczególnie wtedy, gdy jedna ze stron w sposób nienależyty wykonuje umowę, albo wcale jej nie realizuje i zachodzi konieczność podjęcia działań w celu wyegzekwowania swoich praw na etapie przedsądowym, a w ostateczności na drodze postępowania sądowego. Sporządzenie umowy bez należytej staranności prowadzi do tego, że osoby wyszkolone w pomaganiu uczestnikom obrotu gospodarczego na etapie polubownym, albo później sędzia, opisując to obrazowo, załamują ręce, ponieważ z treści umowy nie wynika, jakie intencje przyświecały jej stronom, a dokonanie wykładni takiej umowy bywa bardzo trudne. Taka sytuacja niejednokrotnie przedłuża postępowanie sądowe, co z wielu powodów jest niekorzystne dla uczestników sporu. Dziękuję za poradę prawną. Służę pomocą. Reasumując, należy wskazać, że stadium zawierania umowy ma niebagatelne znaczenie. Formułując treść umów handlowych, należy przykładać szczególną uwagę do tego, aby ich postanowienia były jasne, jednoznaczne i w sposób zrozumiały dla obu stron stosunku prawnego oddawały treść i cel stosunku prawnego oraz, o ile to możliwe, ze wskazaniem okoliczności, które towarzyszyły podpisaniu kontraktu. Taka zapobiegliwość pozwoli we właściwy i korzystny sposób organizować swoją działalność gospodarczą. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.